Pandemia koronawirusa kładzie się cieniem na cyklicznych imprezach patriotycznych organizowanych w gminie Przemęt. Tłumy na mszy w kościele Jana Chrzciciela i pochód na rynek z udziałem orkiestry, z którego do powstania ruszała kompania przemęcka, to niestety historia. Tegoroczne obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były skromne z uwagi na ograniczone możliwości uczestnictwa w nabożeństwach i zgromadzeniach. Władze gminy, wójt Janusz Frąckowiak i przewodnicząca rady Elżbieta Wita wraz z delegacjami złożyli kwiaty i oddali hołd wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Polska znów wróciła po 123 latach niewoli na mapę Europy. Zajęcia w szkołach z powodu pandemii są odwołane, w trybie stacjonarnym pracują przedszkola. Najmłodsi mieszkańcy gminy Przemęt poznawali historię Polski, uczyli się o jej bohaterach, a przedszkole w Przemęcie było z okazji Święta Niepodległości biało-czerwone. Narodowymi barwami rozświetlił się także nowo wyremontowany pałac w Buczu.